Miejże litość. Czemu mi to robi? Ja nie rozumiem. Głupi Twitch. Co? Shinji pijana, albo niespełna rozumu. Jedno z dwojga. Chcą sprawdzić, czy mam jakości, wchodzę na Syvalion. Dobrze. Oby tak dalej. Tak naprawdę to nie. Oby nie tak dalej. Jezu, muszę się ogarnąć. Nie ukrywam, że ogarnianie byłoby całkiem rozsądnym pomysłem. Ale pewnie oczekuję po sobie odrobinę za wiele w tej chwili. O nie. Teraz tylko pytanie, jak szybko bot się ogarnie? Nie wiem, ostatnio coś ten bot ma problemy z sobą i nie wiem, z czego to wynika kompletnie. A najgorsze jest to, że jak tylko pomyślę o tym, żeby napisać, że Steam już się zaczął ich pingować, to od razu bot by to zrobił. Ostatnio jak był Investigations, to chyba tak chciałem zrobić. Z tego co widzę, to poszło. Rychło w czas Zordonie. Bocie, masz 3 minuty opóźnienia. Jestem tu kompletnie zawiedziony i w ogóle nie da się z tobą pracować. A cześć, Sebastianie. Przecież chciałem się upewnić, na pewno dobry zapis czytałem. Bo ostatnio przechodzę sobie 3 domy na Maddeningu i robię to na oddzielnym zapisie. A że to teoretycznie też odnoga czarnych chodów, to mam takie... czy to na pewno dobry zapis? Czy może znowu coś zjebałem? Oby nie. W sumie jedna rzecz mi ciekawi, czy mamy jakieś fajne... Ha 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 ha. Mortalnie. Spoiler, nie. To jest dosłownie mortalnie. Fedek. Ja nie masterclassy były na 30, więc jeżeli ktoś by mógł awansować, to Petra. Przy czym 3 domy mają naprawdę duży problem, jeżeli chodzi o klasy walczące mieczem. Bo po Swordmasterze tak naprawdę jest Falcon Knight, który wymaga Lan 2. Moza Savant, który jest przy okazji klasą magiczną i się nie opłaca przez to. Great Knight jest od Tuporów. Bow Knight jest od Lancy Łuków. Dark Knight od Lancy Magii. Lance Wiara, magia, no. Czyli tak naprawdę nie ma żadnej sensownej masterclassy dla walczących mieczem, co mnie zawsze nieco irytuje. Ale co ja mogę, nic nie mogę, jak to mówią. Ja bym się bardzo uparł, mógłbym próbować robić test na Grimory, ale... 47% to chyba odrobinę za mało. Powiem tak, znam swoje RNG i wiem, że to by nie przeszło. Szkoda, starszych Fire Emblemów nie łowienia. Starsze Fire Emblem ogólnie miały, powiedzmy, bardziej ten gameplay skupiony na walkach, jak tak, opus stricte fabule, bez żadnych tam aktywności pobocznych, tak? Więc powiedziałbym, że nie jestem jakoś super specjalnie zdziwiony tym, że wygląda tak, nie, a nie inaczej.
Wydaje mi się, że nikt nie inny certyfikatów teraz jak naprawdę nie ma po co brać. Jedna rzecz mnie zastanawia w sumie, skoro już tu jesteśmy. Czy dużo im brakuje do Bonite'a? Riding na... Czy jest spora szansa, że Benny będzie mogła w miarę szybko przeskoczyć na nową klasę? Jak już bije 30... Czy ktoś jeszcze będzie mógł? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Jezu, zapominam zawsze, że jest jeszcze special między Advance a Master. No, Wyvern Lordem to ty nie będziesz, Great Knightem, jakby się bardzo uprzeć. Musiałbym bardzo intensywnie levelować to pory i Heavy Armor. Bo Knight w ogóle odpada, bo nie masz łuków. Dark Knight, Holy Knight odpadają, bo nie masz magii. Master też. Żeś nie umierać. Dla Linharda Masterclassu co najwyżej mogłoby być zostać Dark Knightem, z czego Dark Knighta brakuje nam bardzo dużo rzeczy. Więc podejrzewam, że Linhard zostanie w okolicach Woodlocka i Bishopa. Cześć Patku, Jackson. Bo najlepszą klasą magiczną, powiedzmy, jest Grimoire, ale ona jest zerwana stricte dla magów. Więc w tym wypadku nie wchodzi to w ogóle w rachubę jako tako. Ogólnie podejrzewam, że sporo postaci u mnie zostanie bez masterklasy jako takiej. Bo mam parę postaci, które walczą mieczem i one musiałyby bardzo mocno szkolić inne umiejętności, żeby to w ogóle wchodziło w rachubę. Mam Feltka, który będzie musiał mocno szkolić topory. Fajnie, jeśli gości Steama u mnie jest. Boję się zapytać. U mnie pokazuje 7 minut 20. O! Ciekawe. Nie powiem. I szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć, czemu tak działa. Dobra, o czym to ja mówię? Feldek musiałby szkolić dość mocno topory, Linhard, jeszcze są, wiem. W Lancek by musiał chyba do A się podbić. I w jeździectwie. Właśnie w Lancek tylko do C, ale w jeździectwie do A, więc to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Więc raczej jest na Bishopie albo na Woodlocku. Bo ze specjalnych i Darkfly Valkyrie są dla kobiet, z tego co widzę. Więc to też nie chodzi w rachubę. A z Kaspara nie korzystamy. Berni jest na dobrej drodze, żeby być Bonitem, więc ona ma szansę. Dorotka będzie Grimoire. Petra już zostanie w Advanced. Chyba, że będę bardzo zdesperowany, żeby wbijać poziomy w lancach i w toporach i w lataniu. Hehe. Ale chyba nie będę. Sylwek mógłby zostać Dark Knightem chyba. Tylko trzeba by go w jeździectwie poduczyć. I to dość mocno. LSD przeszkolę na Grimoire na pewno, ale nie wiem, czy nie będę korzystał z niej jako Darkflyera. Hilda. Hilda? Czytałem ostatnio dobre memy o robieniu z Hildy maga, ale raczej się na to nie zanosi. Może gdybym od początku coś się z tym planował. Seraph ma dość łatwą ścieżkę, gdybym chciał z niego korzystać do Wyvern Lorda. Tylko musiałbym go w toporach podkoić. No bo już jest Wyvern Riderem, jest taki, powiedzmy, naturalny przeskok. Flame tak samo może Grimoire jak ta. Jak Lilithea teoretycznie. A z całej reszty brak. A nie wróci, jeszcze Constance. To Constance tak samo jak Lilithea praktycznie. Zapominam cały czas, że Konstans jest tak daleko. Najlepszym memem musiało być zrobienie z Kaśki Woodlocka albo w Grimoire. Jak to właśnie miałoby działać? Boję się zapytać. Nie, naprawdę nie chcę pytać o niektóre rzeczy, które widziałem, że ludzie proponują. Ostatnio sobie generalnie czytałem o tym, jak ludzie się bawią w Trzech Domach, no bo Trzy Domy to jest gra, która pozwala, powiedzmy, na bardzo dużo jako tako, jeżeli chodzi o
to jak rozwiniemy postać. Oczywiście postaci mają swoje mocne i słabe strony, tak, ale oznacza to mniej więcej tyle, że coś będzie szło wolniej albo szybciej, a nie, że się da lub się nie da. Ale cześć sobie, cześć z ich budowę Magusa pod fizyki. On ma kosę, która zadaje więcej obrażeń, jeżeli jego sojusznicy umrą, z tego co pamiętam. Więc pod tym względem by się nadawał akurat. Dobra, tutaj mamy turniej w miecz. Prawdopodobnie Petra z moich nosek nadaje się najlepiej. Petra albo Felix, czego Petra ma 10 poziomów więcej, więc come on. A biorąc pod uwagę, że Felixa nie ma, to raczej wyeliminowaliśmy najgorsze zagrożenie, jakie mogłoby nas spotkać w turnieju. Aż w sumie w tym momencie nawet nie jestem pewien, czy postacie z klasztoru pojawiają się jako przeciwnicy. Teraz jak to myślę. Zdejmij go na jedną rundę. I nawet nie oberwie. Ten jest dokładnie taki sam, więc będzie to samo. Możliwe, że tylko tyle co oberwie. No bo jako, że to był finał, to się leczymy. Ten niestety zejdzie na dwie rundy, ale też umrze. Mamy 100% szans na trafienie, on nie ma kryta, więc to jest literalnie nie do przegrania. I czy ostatniego powinien się bać? Zdaje nam więcej na hita, ale my dublujemy go, więc raczej nie ma się czym przejmować. On musi nastawić 3 razy. To nie jest do przegrania. Jak już mówiłem, to nie jest do przegrania. I tego się trzymajmy. Potwierdzam, to było całkiem S. Po timeskipie mamy drobną zmianę. Jeżeli chodzi o to, jak możemy szkolić nasze umiejętności. Wcześniej mogliśmy się szkolić tak naprawdę tylko i wyłącznie u nauczycieli albo ogólnie ludzi związanych z kościołem. Teraz natomiast mamy zamiast tego Advanced Drill, jak to tutaj jest ujęte. I działa to mniej więcej na tej zasadzie, że możemy szkolić u naszych podopiecznych umiejętności, które my mamy na niższym poziomie niż oni. Felix zazwyczaj może uczyć kogoś walki mieczem, w tym wypadku no, z pewnych niewyjaśnionych przyczyn, takich jak to, że u mnie jest na nieco wyższym poziomie, to u niego akurat nie możemy, tak? Cały czas możemy indywidualnie zagubione przedmioty, jakbyśmy się bardzo upadli i znaleźli. Przy okazji zmienił się odrobinę herb kościelny, już nie jest biały, tylko taki czarny z czerwonym symbolem. Pierwszy raz go widzę na oczy, tak naprawdę. Bo nigdy wcześniej nie objęty ścieżki, a tylko na niej on tak wygląda, tak mi się wydaje. Dobra, mam parę questów do zgarnięcia, które są oczywiście w cholerę daleko i mamy też parę supportów do zrobienia, z tego co widzę. No tak, bo przecież mówiłem nawet ostatnio chyba, że wszyscy teraz będą chcieli z nami pogadać, bo już nie ma blokady, która by nam to uniemożliwiała. Ile z tych supportów na mapie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tylko pięć? Come on! Wiem, że stać was na więcej. Kaspar, nie robię, który tak się nigdy nie walczysz. To było 5 lat temu, czego ode mnie oczekujesz? Ale co? Nie słyszę, co mówisz, Kasper? A, w sensie, że grę mam podgłosić. Trzeba było teraz mówić. Bo ostatnio ściszałem na tego, na Mega Mana. I dlatego ja miałem ciszę jak taką. I czemu mnie o tym informujecie, towarzyszu? Garuk Maku ni ita fushinsha ga
Kaspa, wiesz coś o tym? Kasper chyba coś o tym wie. Cóż za zbieg okoliczności, że akurat o tym rozmawialiśmy, co nie? Zawsze ktoś umie, da? Chyba, że to kierowanie przez nas. To nie do końca jest tak, że to, co zrobiliśmy, by cokolwiek zmieniło, gdyby poszło inaczej, tak? O nie, on się teraz będzie obwiniał do końca życia o to, pomimo, że to wcale niekoniecznie jego wina. O nie, pomocy. Jak widać, wciąż jest tutaj nieco zrujnowane wszystko, ale nie to, żeśmy nie mogli się przemieszczać, poruszać tak dalej. To najważniejsze rzeczy wciąż mamy jako tako dostęp. Na przykład do statu. To co, jeszcze więcej expa! Zaraz będzie 40% bonusowego expa. O mój Boże. Bojecie, mam za niski poziom, za wolno je wbijam. Tak naprawdę to wcale tak nie jest. Nie mam za niskiego poziomu, wręcz przeciwnie. Mogę się śmiać, że gra jest prosta i w ogóle, ale w dużej mierze to sprawdza się do tego, że naprawdę jest za prosta w tym momencie. Nawet jeżeli gramy na tak zwanym hardzie. Pamiętaj, w porównaniu do innych Fire Emblemów, to hard w trzech domach nie jest hard. Jest hard, jeżeli ktoś gra Fire Emblema po raz pierwszy. Peta, brzmisz jakbyś mówiła o czymś, co było jakieś 100 lat temu. Nie wiem, niektóre supporty są tyle dziwnie zrobione, że odnoszą się do rzeczy, które były parę lat temu, tak jak ten tutaj, pomimo że wcześniej były zablokowane, tak? Tak jakby stało się to niedawno. Żeby nie było, supporty można cały czas nawiązywać też te niższe stopnie na tym etapie, tak? Przynajmniej część z nich. Więc wtedy to rzeczywiście ma sens. Ale tak, jak teraz Peca mówi, że po prostu za bardzo się starała i jądlała, tak? Czyli raczej coś, co było albo poza ekranem, albo parę lat temu. Takie trochę dziwne. Też dzięki temu, że support można robić w tej chwili, można osiągnąć ciekawe rzeczy typu nasi uczniowie, którzy są 5 lat starsi, zachowujące się tak jak za czasów monastylu, bo wtedy supporty się nie zmieniają mimo wszystko. To są cały czas te same supporty, które były wcześniej. Parla w te czy we w te tego absolutnie nie zmienia. Nie,
Rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale rozumiem. Moje ulubione. Rozumiem, ale nie rozumiem. Ale trochę rozumiem. Ale tak naprawdę nie. A może jednak. I mamy kolejny sepet. Powiedziałbym, że jak na to, że to miejsce było podbite, to trzyma się całkiem dobrze wręcz. To też dość ciekawe, że te osoby, które wcześniej zrekrutowaliśmy jako tako, pojawiają się tutaj o tak po prostu, tak? Przynajmniej większość z nich. Bo wydaje mi się, że niekoniecznie wszyscy, ale większość jak tego. Wróciłaś do starych nawyków? A no i oczywiście najważniejsze rzeczy. Osoby, które nie były uczniami, tylko jakimiś tam rycerzami, profesorami i tak dalej, ani o rok się nie powtarzały. A przynajmniej tego po nich kompletnie nie widać. Nie wiem, osobiście wolałbym, że już są jakieś takie timeskipy, żeby było widać po wszystkich, żeby jakoś tam chociaż trochę się pozmieniali? Aniżeli tylko po naszych uczniach, dlatego że wiecie, mieli gdzieś tam gdziekolwiek między 16 a 23 lata, bodajże. Baltus chyba jako jedyny był starszy. Bo tak, to kto był najstarszy? Mercedes chyba z uczniów? Tak mi się wydaje. Ale głowy nie dam w tej chwili. Bojowe okrzyki. Czy pomagają, czy nie? Ciekawe, czy ktoś przeprowadził kiedyś takie badanie. Co tam, Fredku? Ciężko ćwiczysz? Jej. To chyba dobrze. Korupcję trzeba zwalczać. Twój czasami daty wysłania wiadomości godzinę przed innymi. Czy ty nie masz przedstawionej godziny w systemie, czy coś? W związku ze zmianą czasu? Bo to trochę tak brzmi. Skąd się przedstawia na 17 poza laptopem? Dziwne. Wydawało mi się, że jeżeli coś jest podłączone do internetu, to powinno... A i nawet bez podłączenia sporo urządzeń jest w stanie w tej chwili się już automatycznie przełączać. Czysto na zasadzie, że mamy godzinę... Tak, godzinę. Mamy dzień, jaki mamy. Też musiałem się przedstawić w laptopie. Ja się cieszę, że u siebie nie musiałem. Jak to było, nie liczy się cel, tylko podróż, tak? I przyjaciele, których poznaliśmy po drodze.
Ale zobaczę, czy to jest ustawienie, w ogóle zastępnie. Wydaje mi się, że to może być ustawienie w systemie. Ustaw czas automatycznie. Automatycznie uwzględni zmianę czasu. No u mnie to jest jako coś do włączenia. Więc może to z tego wynika. Czy ty mi się oświadczasz? Może lepiej nie. Questy, questiki. Ciekawe jest, te questu będzie polegało na tym, że musimy iść z kimś walczyć. Piraci na północy. O, niebieski ser. Dezerterzy. Dobra. Więcej supportów! Ale tak jest smutny i w sumie jakoś specjalnie mu się nie dziwię. To się o czym jeszcze chciałem wspomnieć, że to w sumie jest całkiem ciekawe, że Edelgard była w stanie o tak po prostu przyjąć władzę. Biorąc pod uwagę, że przecież wcześniej tak naprawdę tam cały gabinet efektywnie pozbawił cesarza władzy, więc był on bardziej taką marionetką. I że Edelgard była w stanie od tak po prostu przyjść i zejść na zasadzie, dobra, ja tu rządzę. I że nikt nie stawia jakiegoś, powiedzmy, czynniejszego oporu. Tak długo jak nie będę się przeciążać. Mówisz rozsądne rzeczy, ludzie się nie słuchają, dzieją się złe rzeczy. Powinienem się cię posłuchać. Sprecyzuj swoje myśli. Nalegam. コーデリア家は責任の一端を負わされ帝国から干渉を受けました。当時の同盟諸侯は日和見で誰も救いの手を挙げませんでした。結果コーデリア家の中心は殺され代わりに 帝国の人間が送り込まれました。青白い肌の。と、ファジナニソ、ミニプレイムのエタプ。家中の若者たちが次々と捕らえられ、投獄されました。やがて恐ろしい儀式が。いえ、実験といった方が正しいかもしれません。帝国の監視か。 父と母は何もできないまま、その惨状を見ている しかありませんでした。みんなが次々と命を落としていく中、唯一生き残ったのは私でした。私ね、小さい頃はこんな髪の色じゃなかったんですよ。彼らの実験で血に何かをされて、ある日目が覚めたらこんな髪に。 Dla nich to był sukces. Dla niej niekoniecznie. Wspominałem może, że Fodlan to absolutnie okropne miejsce do życia? Dwa
長くは生きられないと宣告されました。もって5年、いえ、もっと早いかもしれません。5 lat mówi wtedy, czy 5 lat od teraz, bo to ważne. 何らかの理由で彼らは私への興味をなくし、コーデリア家から姿を消しました。ですが、コーデリア家はすっかり力を失い、事業の統治すらままならない状況です。父と母には今まで辛い思いをした分、せめて穏やかな余生を送ってもらいたい。私の願いはそれだけなんです。だけど私には時間が。To nie jest tak, że tego wszystkiego nie da się odwrócić. Right? Right? Gdybyś tylko znali dwóch maniaków Krestów, którzy całe życie marzył tylko o tym, żeby się dozwać do jakichś specyficznych przypadków. Taka była prawda kwestia, daj spokój. Nie marzę, Ślika. Co jest ważniejsze, życie czy jakieś głupie kresty? Ewidentnie dla połowy Fredlanu kresty, ale o tym się nie mówi. Zresztą co ja gadam, na połowy. Więcej niż połowy. Ach, wspaniałe miejsce do życia. Nigdy bym nie chciał tam żyć. Kolega mnie zasypiał. Kiedy memy są tak pasjonujące, że po prostu patrzysz na nie i odpala ci radio w historii w tle. それ反発した民衆、味方しました。戦いの趨勢、先生と私たち。No ba, jesteśmy jednoosobową armią, która przy okazji jest taktycznym geniuszem, który odwróci wszelkie losy tej wojny. Zobaczycie, tak w 100% będzie. Bardzo się cieszę, że wszyscy pokładają we mnie aż takie nadzieje, ale... Biorąc pod uwagę, że mówimy o sytuacji, w której przynajmniej do tej pory dość srogo przegrywaliśmy tę wojnę, to chyba oczekuje ode mnie trochę za wiele. Widzisz, Kson? Pytałem się ciebie ostatnio, czy lubisz status Confuse? Myślę, że to było przypadkowe pytanie. Ja doskonale pamiętałem, co tam się dzieje. Zwłaszcza z tego, co pamiętam, Edwin Devourer ma też atak, który zdejmuje odporność na statusy. Więc to nie do końca jest tak, że można coś na to poradzić. Znaczy można. Jak założyłem nowe elementy w swoją rękę, zone swoimi obszarówkami. Czy to nie jest tak, że on w ostatniej swojej fazie kontruje praktycznie każdy atak z zonem, czy ja źle pamiętam? Dziwna jest ta fryzura, Belni. Jak nie patrzę. Znaczy nie mówię, że brzydko czy coś, tylko dziwnie, także powiedzmy długie włosy tak naprawdę zostały tylko tam z tyłu. Że nawet boki ma tak przecięte. To jest jeden z łatwiejszych sposobów na wywołanie jakiegoś poziomu trudności, zwłaszcza w której nie ma obszarowego leczenia silnego, tak? Bo jedyne silne obszarowe leczenie to dual techy albo triple techy.
No, bo mega eliksir, ale o tym się nie mówi. To co, Belli? Wysyłamy cię na samodzielną misję. Nie widzę problemu. Oj tam marudzisz, Belli. Naprawdę. Ależ oczywiście. Jedno jej trzeba przyznać. Jest bardziej asertywna niż bywa. Będę z tobą duszą. Niekoniecznie ciałem. Jasne. Jak zawsze. Ty to zawsze potrzebujesz czasu dla siebie. Samej. I nikogo więcej. A cóż to? Widzieliście to? Quest na łowienie rybek. A to dobre. Generalnie opcji romantycznych w trzech domach nie ma aż tak dużo, jak się wydaje. Więc nie mogę sobie zrobić haremu złożonego ze wszystkich osób, które mamy. Znaczy, powiedzmy sobie jedną rzecz. Bardzo łatwo zobaczyć, które opcje dla nas są romantyczne, a które nie. Jest jedna prosta metoda. Widzicie, Eski? Dokładnie. Prawie każda Eska to opcja romantyczna. Podkreślam prawie. Bo są takie, nie będę wytykał palcami, które nie są. A zdecydowana większość jest. Teraz kłóciłbym się. Zwłaszcza, że Benny nie jest takową. Obietnica? Jaka obietnica? To, żeś dotrzymał tej obietnicy 5 lat temu. Już nie dotrzymałeś tej obietnicy, więc po co masz ją dotrzymywać dalej? Tyle ci powiem. Masz jakieś fajne kości dwa dla mnie? Ja nie zapomniałem, to on nie dotrzymał, więc już jest nieważna. Proste. Okej, okay, czyli absolutnie się nie zmieniło poza tym, że teraz wymaga 6 przedmiotów. Okej, to nie jest to, co chciałem zrobić. Chcę, żebyście wiedzieli, że jak tylko wbiję maksymalny poziom profesora, to nie spodziewajcie się, że będę chodził na ryby. Tak tylko ja nie uprzedzam. Też ma questa. Okej. Byłem ewidentnie ślepy. Poszukaj czegoś, z czego może być dumny, że do swojej kolekcji. Prawdopodobnie jest to gdzieś na terenie klasztoru. Znaczy, poza mnie jest to aż tak dużo, zwłaszcza, że podczas dni, kiedy nauczamy, dostajemy dość sporo punktów. Więc to może być bliższe niż się wydaje. Znowu to nawet nie Megaman! Uju!
Znaczy nie ukrywam, że mam na tej konsoli Mega Mana, ale to nie do końca to. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby ktoś zrobił z tego budzi. Mam nadzieję, że nie jesteś tak leniwa jak 5 lat temu, Hilda. Jej, roślinki, które hodowaliśmy 5 lat temu, przetrwały to wszystko. Hurra! goddammit. Posadźmy je. I dalej sapią. Jak to powiedział, że sapią? Nie rozumiem. Jack. Pamiętaj. Oj tam, oj tam. Fioletowa ryba! To Guardian. To może być Guardian. A w Goldenie jest dodatkowy Guardian, by the way. Dobra zabawa. Łowi się go jeszcze gorzej niż zwykłego. Ogólnie w Goldenie została przerobiona zabinę ta mechanika. Łowienie ryb z tego spajta w porównaniu do oryginału i jest ciężej moim zdaniem. Co to mówi? A co masz do łowienia ryb? Wytłumacz mi się. Proszę. Nalegam. To moje wody ekstraterytorialne i mogę na nich łowić, ile mi się żywnie podoba. Ej, ale spokojnie, ja nie gram w porę, bo tamto owen... O rybach w porę można... Ale lepiej generalnie... Także rozumiecie. Za każdym jebanym razem. Nie no, wszyscy wiem, że nie ma żadnego dobrego RPGa w Kenio ma łowienie ryb. Dlatego Final Fantasy 6 to najlepszy final. Czemu te kółka są takie wolne? To wszystko przez to, że te kółka są takie wolne, przysięgam. Gdyby były szybsze, to łatwiej byłoby mi trafiać. Tylko z niemowowienia. Teraz jak ten wspominasz? Smok wody to praktycznie ryba. I łapiemy go do swojej kolekcji. S. Pamiętajcie, każda wymówka, żeby nie szkalować, chyba kosa jest dobra.
W sumie, teraz jak o tym mówisz, to tak. Może to jeszcze nie były te czasy, kiedy wszędzie wrzucali łowieni ryb? Znaczy ja powiem tak, tak długo jak tego typu aktywności są opcjonalne, to nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Dużo większym problemem jest, jeżeli się okaże, że tego typu aktywności są konieczne, tak? Raczej nie. Bolobrobo. Już zapomniałem, że ta gra istnieje. Haha, bajońskie sumy, haha. Czy jakoś tak. Coś ostatnio widziałem z aligatorem jakiegoś strasznie głupiego. Tak mi się przypomniało. Tylko nie pamiętam, co to było i... Najgorsze jest to, że siedzi mi to gdzieś na skraju przypomnienia. Cześć Samuraju. Akurat załapałeś się na najlepszy segment dzisiejszego streama. Łowienie rybek. Jak to było? Nie jesteśmy tu dla fabuły, nie jesteśmy tu dla właściwego gameplayu. Jesteśmy tu dla łowienia ryb. 100% potwierdzone info. Ulala. To, że mnie trafia? Znaczy wiesz, jeżeli chcesz... Ja zawsze powtarzam, że... Łowienie rybek to jest przy okazji idealny moment, jeżeli ktoś na przykład chce dopytać o jakieś rzeczy fabularne, albo żebym wytłumaczył mniej więcej co się dzieje, albo żebym wyjaśnił, o czym jest gra, seria czy coś, tak? No bo tak naprawdę i tak w dużej mierze jedyne co muszę zrobić to patrzeć na kółka, co mogę robić prawie że kątem oka, tak? Aż ciekawości sprawdzę, czy ja jestem w stanie czytać czat i jednocześnie łowić rybę jako taką. Podejrzewam, że nie, ale... Nie, raczej. Aż tak dobrze to nie ma. Może bardziej na wyczucie. Znaczy... Spodziewam się, że akurat w trzy domy nie zagrasz za szybko, bo są na Switcha, tak? A nie wiem, jak emulator Switcha emuluje. Wiem, że bardzo długo miał problemy z tym, tak? I wydaje mi się, że z trzema domami konkretnie wciąż może mieć problemy, tak? Już abstrahując od tego, jak wymagający jest. No bo ten na Game Boy Advance spokojnie podejrzewam, że mógłby się ograć tak naprawdę. Zresztą nie jest to złe miejsce na zaczęcie swojej przygody, na ten na ile się orientuję. Ludzie zazwyczaj polecają albo 8, albo 7. Jest tyle różnych miejsc, w których można zacząć Fire Emblemy, że mógłbym wymienić praktycznie połowę tytułów, że są jako dobre miejsce do zaczęcia. Bo generalnie w Fire Emblemach jest tak, że one są połączone zazwyczaj po jakieś 2-3 tytuły góra w jedno uniwersum. Uniwersum największe jest chyba Arcanei, czyli tam, gdzie mamy części 1-3 plus Awakening, plus tego, co mi wiadomo, Fates też w jakimś tam stopniu się łączy, ale nie wiem na ile to są równoległe światy, a na ile, powiedzmy, to jest jednolita ciągłość, tak? Na pewno pierwsze trzy części Awakening się łączą bezpośrednio, tak? Tak to głowy nie dam.
Jest parę części też, które są, powiedzmy, dosłownie pojedyncze, tak, że nie mają żadnej innej w części, do której się odnoszą. Znaczy parę. Teraz jak o tym myślę, to głównie to będzie chyba ten. To głównie będą trzy domy i Sacred Stones. No i też kwestia oczywiście nazewnictwa, tak? Bo są dwa sposoby nazywania Fire Emblemów. Jeden sposób to nazywanie ich po podtytułach, a drugi sposób to nazywanie po numerze części. W kolejności, w jakiej wyszły dosłownie, tak? Generalnie Fire Emblemy jako takie w tytule chyba nigdy nie miały numerku, ale bardzo dużo ludzi je numeruje właśnie w ten sposób, tak? Czyli na przykład siódemka to jest Blazing Blade, na zachodzie wyszła jako po prostu Fire Emblem, nawiasem mówiąc, bo to była pierwsza część, która wyszła na zachodzie. Trzy domy to jest z kolei szesnastka. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę jako tako. Złote rybki! To spełni moje trzy życzenia. Absolutnie nie. Pierwsze życzenie do złotej rybki. Czy mogę mieć więcej życzeń? Nie. Fuck. Jakie mogłyby być jeszcze sprytne obejścia limitu trzech życzeń? Czy mogę prosić o kolejne złote rybki, które spełnią moje trzy życzenia? Mogę dostać moc spełniania swoich własnych życzeń? Widać sporo tym dróg. Znaczy, ja zazwyczaj kojarzę to w formie mema, pokroju... Znaczy, to jest albo z Złotą Rybką, albo ze Świętym Mikołajem, że... Bardziej mi się chyba ze Świętym Mikołajem kojarzy, że... Święty Mikołaju, chciałbym dostać to czy to. Nie, no daj spokój, nie możesz coś takiego dostać, nawet ja nie dam rady tego zrobić. Okej, to poproszę coś tam innego i to coś jest takiego... Że teoretycznie nie jest zła, ale wszyscy wiedzą, że to jest zjebane. To jeszcze raz, co miało być w tym pierwszym życzeniu? Chronologia Dragon Questa. Ja z kolei z Dragon Questem się nie znam, tak? To podejrzewam, że z Dragon Questami to prędzej do Kaspara trzeba uderzać. A co tam właściwie jest dokładnie jako tako? Bo ja się nie orientuję tej z kolei. Masz na myśli, że po prostu też są jakby gry tak podziane, że po parę tytułów należy do jednego uniwersum? O to chodzi? Czy o coś innego? Część są nie po kolei, są jakieś od uniwersa. No to sporo tych dłuższych serii JRPG-owych tak ma. Przecież fajne, ale to praktycznie to samo, tak? Tam raczej nie ma jako tako, powiedzmy, alternatywnych uniwersów w sensu stricte, tak? Tylko, że to są po prostu tytuły o bardzo podobnej mechanice, ale łączące się głównie tytułem, tak? I tutaj w dużej mierze to jest podobnie, tak? Że mechaniki są podobne, bardzo często mamy jakieś archetypy postaci, tak? Klasy są bardzo podobne. Ale aż tak. Znaczy, no wiadomo, nie można tytułów zazwyczaj powiązywać się ze sobą między uniwersami, tak? W żaden sposób. Poza tym, że na przykład jest archetyp takiego czy innego typu jednostki, tak?
Nie powiedziałbym. Co masz na myśli przez nie powiedziałbym? Że Fafiri Dragon Quest są pod tym względem podobne. Znaczy mówię, no nie znam się na Dragon Questach, tak? Więc ciężko mi stwierdzić, tak? Może kiedyś je ogram. Jak tylko przejdę jakieś 100 tysięcy innych tytułów, które zalegały mi gdzieś tam w backlogu. Dragon Quest ma wspólną historię. No to rzeczywiście mógłby być problem wtedy. Zwłaszcza jeżeli wszystkie mają wspólną historię. Nie no, przecież Final Fantasy też mają alternatywny uniwersum. Gilgamesz! A wszędzie są Chocobo i Mugle. Ale wiem, o co chodzi mniej więcej. Mało jest w sumie tytułów w serii finalów, które się łączą ze sobą. A nie 12 i Tacticsy? Dawało się, że 12 jest Vivalis. Bo 11 to MMO. Pierwsze przed 14. Więc moje, wydaje mi się, że to była 12. Skończyły nam się przynęty. Wracaliśmy na godę za zrobienie w Foodlandii. Najlepsza rybka. Polecam. Dobra, gdzie jeszcze nie byliśmy? That's a good question. Łowi karpie. Do świąt trochę czasu, a karp raczej nie na te święta, które teraz będą. Ja, nie. Modlek, najlepsza rybka to Megalodon, dobrze Shinji, polecam. Już nawet, o nie, dostałem nie wracam z tą przynętą, nie idę łowić się z tą jedną przynętą ryby, zostawcie mnie. A czo, gdzie jeszcze mamy rzeczy? Na pewno mamy tu. Tutaj coś do zebrania dla jednego z tych kupców. Weźmiemy to, dalej odniesiemy. Trochę renomy wpadnie. Jeszcze trochę i będzie dodatkowe 10% expa, bo czemu by nie. I tu jeszcze jeden quest do oddania. Znaczy, do oddania. Chciałbym, żeby był do oddania jeszcze jeden do wzięcia. W tę stronę. Kto i czego chce? Setef? Yep. Lea no sousaku dake wa akiramenai de moraitai. Najpierw musimy załatwić większe problemy niż poszukiwanie Lei. Ale jak się znajdzie, to się znajdzie. Dobra, co ty ode mnie chcesz? Spiesz zasoby. Czy zebranie zasobów sprowadza się do gadania z ludźmi? Jestem ślepy? A Cardan and Crayfish Policy. Czyli pewnie do kupienia. A kupić też można, I guess.
Co nam szkodzi? Ty też nie, tak samo jak każda inna dorosła osoba. Ja nawet nie chcę pytać, dlaczego wszyscy dość się nie pozmieniali. Czas stanął dla nich w miejscu. W ogóle, czy mamy w końcu podane, ile mamy lat? Nie. Bo wcześniej ustalaliśmy, że powinniśmy mieć przynajmniej 30. Z hakiem. Bo i może wyglądamy dużo młodziej. Lat XX. Jak to było? Kobiety o wiek się nie pyta? Znaczy, mogę prosić o nieprzeprowadzanie na mnie eksperymentów? Okej, przynajmniej o tyle dobrze. Zostaw mnie. Nie dam na sobie eksperymentować. Domyśl się, najlepsza propozycja. Jak mogłeś nie domyślić się tak oczywistej rzeczy, że masz się domyślić? Podejrzewam, że jak już ją znajdziemy, to nie będzie potrzebowała pokoju poszątanego na błysk, tylko innych rzeczy. A co ja się dam? Jak chce sprzątać, to niech sprząta, no przecież mu nie zabronię. Right? Moja siostra Bilek. Nie powiem, że nie przerabiałem tego nigdy. Wiecie, co jest najgorsze? Znając backstory niektórych postaci tego, jakich Imperium udupiło, przypomnijcie sobie, że teoretycznie moglibyśmy je wziąć na stronę Imperium. Co kolejny szafek miała do rzeczy? No chyba, że zacząłeś od jakiejś od dołu i na przykład ścierałeś kurze, tak, że potem spadało z góry na dół, to wiadomo. A, walka najbliższa będzie za tydzień idziemy walczyć jako tako dla treningu. A pod koniec miesiąca będzie właściwa walka. Niesienie od góry od prawej do lewej. Aż to wielka różnica. A czy mówi, no tak długo jak powiedzmy kurz nie spada z powrotem na to, co już wyczyściłeś, no to moim zdaniem nie powinny być aż takiej wielkiej różnicy. Ale co ja się znam? Czy na pewno chcesz być szlachcicem w Imperium Edelgard? To jest pytanie. Jakie tam ostrze? Ty nie korzystasz z mieczy. Ani z topodów. Nie. Jesteś po dobrej stronie mocy, Fertku. Zła strona mocy stoi naprzeciwko nas. I tego się trzymajmy. No bo to coś dla... Czemu to coś leży? A, Piotrko. Okej. No to co? Pytanie, czy musimy z kimś zjeść obiad? Żeby byli w pełni zmotywowani. Czy ja właśnie dostałem SMS-a? Mamy otwarte! Jej! Polactwo. 5-6 ludzi jest dość mocno zmotywowana i nie wiem, czy chce mi się ich dobijać do pełna. No i to nie do końca jest tak, że mam coś lepszego do roboty. Więc pewnie dobrze mogę. Zwłaszcza tych, których i tak bym szkolił. Tak,
punkty profesora same się nie wbiją, czy coś. A Hilda i Konstans. Nie, nie będę w ośmiechu, Konstans. Oszczędzę sobie i wam tego. Czy ktoś jeszcze pilnie potrzebuje? Chyba nie. I śmiech to typowy szlachecki śmiech. Teoretycznie możemy iść się poszkolić z innymi ludźmi teraz. Albo pojeść ze wszystkimi obiady. Nie możemy się jej zobaczyć. To zróbmy tak. Zastanawiam się, czy jest coś, co powiedzmy chciałbym Sansei wyszkolić. Jeżeli chodzi o umiejętności. No bo głównie tak naprawdę powinno nas interesować ten. Chyba, że jestem z tych popierdolonych ludzi, którzy chcę wsiąść na latajkę jakimś cudem, ale nie sądzę, żebym się wyrobił aż tak szybko. Musiałbym raczej szybciej zacząć. A jednocześnie nie ma mnie kto uczyć w mieczach, tak naprawdę. Więc musielibyśmy się uczyć rzeczy, które są nam mniej przydatne jako tako? Chyba? I mean, zaszkodzić to też nie zaszkodzi. Right? Right! O, nie może mnie uczyć latania. Czuję się oszukany. Bo tak, magii na pewno nie chcę rozwijać. Zastanawiam się... Pomiędzy dwoma, tak? Toporów też aż tak bardzo nie chcę rozwijać, TBH. Ani łuków. Zanim, że mógłbym łuki po to, żeby was syna się zmienić. Tu mnie możesz iść, gdzie jest fanu? Cześć. Jezu, nikt nie może mnie uczyć rzeczy, które chcę! Manuela, plus. No widzisz, ktoś wreszcie, kto może mnie uczyć obu rzeczy, które chcę. Dylematy. To co, idziemy latać? Ciekawe, czy zdążę przed końcem gry zrobić cokolwiek z lataniem. A, okej. Okay. No, zmieniliśmy, chodziło. Myślałem, że nie ma. Cześć, Cyro. U niego możemy też się pouczyć dwóch rzeczy, które chcemy. Nie no, prędzej czy później na pewno się nauczę latać. Zobaczycie. Czy ktoś tu jeszcze był? Fedek. Fedku, poucz mnie. Walki dzidą. Ludzie nie latają. Ludzie nie! A czy na czymś można latać, to już zupełnie inna sprawa. Baltus ma dla nas questa. O nie! Baltus ma dla nas questa! Dawno już odprawnie byłem w sumie. Teraz jak to myślę. Wystarczyło, że to odpowiedź jest... Nie wiem, może zaczął na Facebooku oglądać transmisję Janusza Kolana-Mekki albo coś. Słyszałem, że masz dla mnie questa. On dosłownie wygląda jak jakiś barbarzyńca w tym momencie. No, tak, oczywiście.
Obawiam się, że aż tak ładnie tu nie ruszę. Okej, okay, czyli kolejna misja na walczenie. Czy ja mam jakieś 17 misji na walczenie teraz, czy coś? Czy jest to coś, co mogę ciekawego dostać? Udało. Kolejnie wydaje mi się, że mogę dostać praktycznie każdą... broń, która nie jest specjalna? Spray bombami włącznie? Jezu, kurwa, Chryste, podambało was ludzie. Do zobaczenia na laptopie za 3 godziny. Dobrze jak za 3 godziny. Gorzej jak się okaże, że laptop powie, oj nie, nie. Czy mogę stąd wyjść generalnie? Tak. Cześć, Dyki. Nie ma cię, ominęło cię głównie ganianie po klasztorze i gadanie z ludźmi. O, jeszcze nowy support się pojawił. Pewnie u kogoś, u kogo ćwiczę umiejętności. Tylko pytanie, u kogo? Więcej supportów! Więcej! Sylwan. Ominęło cię łowienie rybek, najważniejsza część! Czemu jesteś Anny, Sylwku? Naprawdę mam wrażenie, że sporo z tych supportów jest takich znikąd. Tych po timeskipie. Jezu. Mógłbyś przestać już, no. Czy to nie jest tak, że i tak uciekły z domu? A w sumie, jeżeli wcześniej był uciekł, w tym sensie. Kochający beciszek. Kinari
Jeszcze pytanie jest, tych kobiet naprawdę patrzy na niego tylko przez pryzmat jego kresta? A pamiętacie, jak Dorotka mówiła, że on nie lubi kobiet? Wiedziała coś święciej. Ważne, że doszedłeś do dostanych wniosków. Ej, kolejna cierpiąca duszyczka, której mogliśmy pomóc. A skoro przy pomocy jesteśmy. Szukam ludzi, którzy mogą mnie podszkolić. Ty mnie możesz podszkolić. A czy jest ktoś jeszcze? Belni na 99%. Już nie, ona sobie powinna móc mnie poszkolić w lancach. Z podkreśleniem słowa powinna. Jeden. Kurwa, jeden. Czemu jeden? Do Felixa nawet nie próbuję iść. Totek też powinien móc. Jak współczuła mnie przy drzwi. Magia! It's magic. I ain't gonna explain. Shit. Dobra. Możemy zakończyć w tym momencie dzień, albo możemy poprzeglądać nasze 2137 różnych supportów każdego z każdym. Wszyscy wiemy, że wszyscy lubimy supporty. I tak prędzej czy później trzeba je zabić? Tak, nie wiem o czym mówię, ale tak. Tak w dużym skrócie. Brzmi znajomo? その噂の霊場は君だよ。バーリ家の娘だった。それを思い出した。なんですと？呪いの人形って何の話ですか？確か君は刺繍が得意だったろ。人形でも作っていたのではないかね。人形は作ってましたけど、可愛いやつです。触手。 Nie grałem w stadio, więc ciężko mi się powiedzieć na ten temat. Tak, to tylko herbatka. Oczywiście. Now! Feldek, popsułeś wszystko.
Też coś w tym jest, biorąc pod uwagę, że bardzo często jakieś takie polityczne mariaże nie kończyły się szczęśliwie. Robiłem tylko leczki uroczych nosiczek. Czy jakoś tak? Nie, serio. Urocze nosiczki. Znaczy no... Nie odmówię przecież nikomu posiadania jakiegoś tam gustu. Tak? No... Jeżeli ktoś uważa to za urocze, no to spoko, no. Co ja mogę powiedzieć? Już nie o Wielebek. Nie, bo Wielebek już jakiś czas temu się skończyło. Święte, zdezolowane miejsce. Nie musisz. To ciekawe w sumie, że angielski tekst kompletnie pomija, że to Manuela ją tam ściągnęła. To jest jakiś owoc morza, ale nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Dzierżawie, coś ten sens. Jest też opcja ta, co Blichy mówi, ale mi się kojarzy z owocem morza z automatu. Ale generalnie to ulicznik taki, albo urwis. Znaczy, no można śpiewać na zasadzie, że rozglądam się, nikogo nie widzę. Więc sobie śpiewam, tak? Nie każdy szuka widowni jako tego. Poeta się obudził. Nie
Nieporozumienia wszystko psują? Nie. Nigdy wcześniej. Znaczy... On niekoniecznie się pogrąża, no. Mówiliście, że to my robimy harem. Ferdek robi swój własny harem. Może przestanę go supportować z innymi, tak na wszelki wypadek? Jeszcze konkurencję im będzie robił. Okej, to z czym mamy problem? Quickman quality. Oh no. I tak nikt już nie będzie korzystał, right? O mój Boże. Nie powiem, że coś podobnego nie przychodziło mi ostatnio przez myśl. A co, mają być szczęśliwi podczas wojny? Zatem uśmiechają się, nie wiem, co chcieli. Linhart myślał, że wymiga się od roboty. Naiwny. Przykro mi, Linhart. Nie dasz rady. He's a nice guy. Czy to dobrze, czy źle? Odpowiedzcie sobie sami. Oro, Petro-chan. Nenika shirabemono kashira? Hai, Dorotea. Yakudatsu senjutsu chousa suru imasu. Aikawarazu erai wa ne. Watashi nanka. Każdy ma swoje preferencje, no. Inni lubią walczyć. Inni nie znoszą walczyć. Nie wyglądają tak źle jak na nim te. Twoje też, Peta. Brigitte 独自のものなのかしら?
Powiem tak, chciałbym, żeby moje włosy wyglądały tak, jak są długo niemyte. Ja nie powiedziałbym, że to bardziej ogólnie logika jakichś fikcyjnych rzeczy, gdzie wszyscy cały czas wyglądają tak samo. Fryzury się nie zmieniają, ubrania się nie zmieniają. No wiadomo, no był time skip, no to ludzie wyglądają nieco inaczej, tak? Ale... Nie. Po co? Po prostu się same ożeńcie. S. No już mają plan na powojnie. A nawet nie jesteśmy jeszcze blisko jej końca. Ani trochę blisko. Ja wiem, to karma! Nie, zasłużyłeś sobie na coś zupełnie innego. Starzejesz się, biedaku. To już nie jest twój złoty czas. Patrzcie, jaki skromny. Wszyscy mnie chcą. 気になるな。そりゃどんな。歌姫として
拍手喝采を浴びた私を待ってたのは貴族からの山のような贈り物や求婚の申し込みだった。でもそれは私の正体を知らないから舞台の上の歌姫しかみんな見ていないの。私の容姿と歌と名声だけに群がって誰も本当の私を見ようともしない。 Pod tym względem mogą się dogadać, to na pewno. Tylko czekam, aż ktoś na koniec zacznie wyrysować jakieś wielokąty miłosne. Jak rozrysować cały grafik wszelkiego rodzaju w zależności pomiędzy postaciami? Przepraszam, wszystko jest nieczytelne. Za dużo strzałek. Jedne w jedną stronę, drugie w obie, trzecie w żadną. Co to za dzień prawienia sobie komplementów? どうやって入ったの？もう随分前の話だけど、あなたは身寄りもないし、後ろ盾を得るのはとても大変だったのじゃなくて。まあそうなんですけど、貴族の方を少し操って、ですね。でも入学のための知識や教養は自力で身につけなくちゃいけなくて。だ、だ、 to się znajomościami nazywa. Wtedy jeszcze nie mieli wojny. 自分でもよくやれたなって思います。まあそうだったのね。本当、立派になったわ。あなたはいつも一人で。もう少しだれかに頼ってもいいのに。けどそこまでしてガルグマクに来たのはなぜなのかしら。え、先輩が聞くんですかそれ。マヌエラ先輩がいたからですよ。 私にとってマヌエラ先輩の引退。ドッカストは、ウォーク、チュエキン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 。
Może przy okazji znajdę sobie jakiegoś fajnego chłopa. Priorytety. Dorotka romansuje ze wszystkimi wokół, ale się nie przyzna. Ja nie wiem. No bez supportów to chyba tyle. Aktywności wykorzystane. No i dobra, czas się uczyć. Pytanie, kogo mogę uczyć czego?
Generalnie mogę uczyć każdego i wszystkiego, chciałbym powiedzieć, ale to byłaby lekka przesada. Najlepiej tych, którzy będą potrzebowali się uczyć rzeczy. Generalnie. Dodatka zaczyna swój harem, implying, że już go nie miała. Generalnie wiem, że Hilda będzie potrzebowała nadrobić trochę rzeczy. To jest takie, nie powinienem tego robić. Naprawdę nie powinienem tego robić. I chyba tego nie zrobię. A może... I czy ona chce się tego uczyć? A Balizy teraz potrzebuje Faith. Zdecydowanie, kategorycznie. Bo z tego co pamiętam, potrzebuje na do klasy swojej. Dalej. Dorotka też potrzebuje. Więc plus. Ucz się grzecznie. A kto dalej? Berni potrzebowała, a w jeździectwie. Dobra. Uczy jeździć. Linkard ma mniej więcej to, co trzeba. Raczej z niego nie będę robił Dark Knighta, więc jego można odpuścić raczej. Ferdek chyba potrzebował to... Znaczy, jak chcę korzystać z Ferdynanda? Dylematy. To są takie dosłownie, czy na pewno chcę z niego korzystać. To wszystko przez to, że chujowo ostatnio dostaje. To jest to prawda. Nie wiem, po prostu to jest trochę tak, że mam tyle postaci, a jednocześnie nie jestem pewien, z których chcę korzystać. I człowiek się waha przez to. Czy chce, czy nie chce, czy może chce, czy może nie chce. Jeszcze jedną osobę. A dobra, weźmiemy Linharda. Dobijemy. Spróbujemy mu dobić A+. Chyba mi to nie grozi. A dobra, tylko jeszcze zastanawiam się... Co ma Hilda? Włócznie topory, nie wydaje mi się. Przyjaciółko. No wiecie co? O, teraz lepiej. Czy ktoś jeszcze potrzebuje zmiany, tak potencjalnie? Ciebie nie mam zamiaru wykorzystywać. Ty masz ok, ty masz ok, ty masz ok. Nie, bo nie robię z niej wiwerny. Nie. Szanujmy się. Z ciebie nie będę korzystał. Ty masz to, co trzeba. Nie do końca ma to, co trzeba. To jest najgorsze w tym wszystkim. Coś... Halo? Tam to leży? Przestał mi reagować i dlatego się zacząłem zastanawiać. Edison i Lighting. Lizita ma to co trzeba. W sumie nawet bardziej potrzebuje w tej chwili chyba tylko tego. Tylko Faith. Coś mi się niedobrego dzieje z konsolerem. Nie podoba mi się to, delikatnie ujmując.
Działaj. Hilda ma to, co trzeba. Ty byś potrzebował latania i toporów. Flame ma to, co trzeba. Wami się nie przejmuje. Konstant ma to, co trzeba. Jest okej. A na grupowy kto był i co robił? Obecnie nie ma nikogo. To się tak prosi. Co jest z tobą dzisiaj nie tak? Powiedz ty mi. On nawet nie jest rozładowany. To jest największy problem w tym wszystkim chyba. Po prostu coś się z nim dzieje. Mówię, muszę chyba w końcu tę konsolę zahaczyć. Czy były jakieś duże wydarzenia w fabule? Zdefiniuj, dawno mnie tu nie było, to powiem ci, jak dużo się wydarzyło. A najlepiej, jak powiesz, co ostatniego pamiętasz. To wtedy będzie jeszcze łatwiej. Bo w zależności od twojej odpowiedzi mogło się wydarzyć mało, dużo, fuj, albo jeszcze więcej. Kiedy wracam do domu, mój brat ciąga do tych wszystkich rzeczy, które robię źle, takie wyczerpujące. Chciałbym, żeby dał mi spokój i dał mi żyć swoim życiem. Co powinnam zrobić? To chyba tak nie działa. Odpyskuj mu. Odpyskowanie to najlepsza metoda radzenia sobie z irytującym rodzeństwem. Posłuchaj mnie, Hilda, nie po co ci to zmieniałem! Wszyscy się dziwili, że bohaterka ma inne włosy. Czyli to był chapter 10. W bardzo dużym telegraficznym skrócie. W chapterze 11 dowiedzieliśmy się, że płomiennym cesarzem była tak naprawdę Edelgard, która przy okazji stała się cesarzową imperium i najechała w ten. Najechała na klasztor w celu zdobycia kamieni. Pokonaliśmy ją i wtedy się dowiedzieliśmy, że jest płomiennym cesarzem. Dzięki za follow rozkaz. To co mówiłem i potem jak uciekła, to wypowiedziała wojnę całemu kościołowi Fodlan. Za kościołem stawiły się w królestwo Fergus i sojusz Lester. W wyniku pierwszych działań wojennych Imperium najechało na klasztor, tak już na sam klasztor, a nie tylko na miejsce przechowywania kamieni. W wyniku bitw straciliśmy przytomność na 5 lat, Rea zniknęła. Cała reszta ludzi, którzy byli po naszej stronie, jest po naszej stronie. Po stronie Edelgard stoją w tej chwili z ludzi, którzy u nas byli tak naprawdę, no to Edelgard i Hubert i bodajże Lorenz też do nas nie dołączył, z tego co pamiętam. Po tych 5 latach obudziliśmy się w jakiejś wiosce, przypomnieliśmy sobie wspaniałą obietnicę, że mieliśmy się spotkać na festynie tysiąclecia klasztoru. Spotkaliśmy tam Setef. Znaczy najpierw spotkaliśmy w ogóle w Edelgard w klasztorze. Potem spotkaliśmy Setef, z którym biliśmy złodziei. Przy okazji pomogli nam wszyscy nasi uczniowie, którzy też pamiętali o festiwalu. I teraz planujemy odegrać się na złym i strasznym imperium poprzez działania wojenne. TLDR, Edelgard, złe imperium, złe. Poszliśmy na wojnę, tajemski 5 lat i będzie wojna.
Jeżeli coś jest niejasne, to śmiało dopytywać się, mogę rozwinąć myśl albo to, co się wydarzyło. He? No tak. Znaczy... Wydaje mi się, że to jest związane z tym, że ja mam tego ubota. Ale głowy nie dam. Przepraszam? Nie wiem, za co, ale przepraszam? Nie no, kiedyś na pewno się uda. Bówków? Jakich bówków? W sensie... Tych kręconych? Mieć ma, tylko że niżej. Bo ma dłuższe włosy. Technika wpływ. Ja też nie do końca pamiętam, nie będę kłamał. Czy mogę się nie zgodzić? Czy mogę mieć coś w tej kwestii do powiedzenia? A mi wydaje mi się, że zapisy streamów jeszcze powinny być na kanale? Nie, nie jestem na to gotowy. Nigdy nie będę na to gotowy. Dziękuję za pozwolenie, łaskawa pani. Ach, wybory w JRPG. Dosłownie zamknij oczy, wybierz losowe. Nisko strzeli sobie kulkę w łeb. Od tego wyboru zależała cała przyszłość krainy. Na szczęście wybrałem dobrze. Czy ktoś dostanie jakieś skille? Zobaczmy. Chyba nie. Nie zanosi się przynajmniej. Oni są cztery. Whatever. Serafim. Boże święty. Nigdy nie pamiętam, czy to zużywa w czas, więc chuj. To jeszcze raz, certyfikatów z tego, co pamiętam. Patrzyłem na samym początku, czy mogę robić jakieś certyfikaty i trochę nie wyglądało to jakoś super. Możemy zejść sobie z Linkartem, ale dopiero w klasztorze. No to co? Chyba czas na najlepszą część każdego dnia, na którym są streamy. Paralogi! Wiecie, co jest najgorsze?
Paralog z Cyrylem. Nie czuję tego. Ja zapisałem, prawda? Tak, ja zapisałem. To jeszcze jako, że dawno tego nie robiłem. Zobaczmy, czy mamy jakieś ciekawe umiejętności, które możemy włączyć zamiast tego, co mamy obecnie. Ha, ha, ha. Tu nie. Dex transfer defensive speed weight. Nie. Nope. Ty nie. To czasami jest tak kuszące. Batalion Raft to taka zbalansowana umiejętność, chcę, żebyście wiedzieli. Nie. Czemu nie aż Fiendish Blow? Dodatkowo wytłumacz mi, czemu nie aż Fiendish Blow? Już to naprawiłem, żeby nie było, ale... Czemu? Sylwek... Czemu masz 4 umiejętności?! A, chyba wiem czemu. Najprawdopodobniej przez to, że jako Dark Bishop ma Fiendish Blow z automatu. Lizitea ma to, co bym chciał. O tak. Hilda nie ma umiejętności. Setef mógłby coś chcieć. On nie korzysta z mieczy, więc whatever. Też może w sumie, jeżeli sobie się będę. Z rali generalnie nie korzystam zazwyczaj. Ty nie korzystasz z tego. Czy ktoś jeszcze potrzebuje? Chyba nie. Nieważne. Przepraszam. Ty raczej nie będziesz korzystać, ale z teraz nigdy. Dzięki. To chyba wszystkie abitki, więc pozwolę sobie walnąć sejwika. I lecimy na paralog! Co może pójść nie tak? Znaczy ja doskonale wiem, co tutaj może pójść nie tak i bardzo mnie to niepokoi. To nie jest coś, co chciałem zrobić. Podczas wojny? Czyli nie dość, że mamy konflikty wewnętrzne, to jeszcze zewnętrzne. Doskonale. I chcesz tam iść to ratować. Wszystkiego najlepszego. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś na kichnięcie reagował przez wszystkiego najlepszego. Ale okej. Tak, to było lekcja na kichnięcie. パルミラ人と戦うんでしょ。そうだけど、だからって別にジリル君が気にすることないよ。そうじゃなくて、僕も連れてってくれないかな。なんで？同郷の人と。あ、ちょ、別の。やくせ、人も知れないし、それ、ちょ、もう、ポイズ。僕のことを覚えてる人なんて、どうせいないだろうし。そんなことより。 僕は首飾りでの戦いで捕まって、ホドラに来たでしょ。また僕と同じような境遇の子が出るんじゃないかって気になって。スペースで言いまし、プロシャ。うん。レア様に拾われるまでは
Wiesz coś o tym, Hilda? パルミラの子を捕まえてきたりはしないよ。それならそれでいいんだ。見届けられれば安心できるから。じゃあ一緒に行こう。あ、よかったら先生も来てくれませんか。兄さんがいるとはいえ、やっぱり乱暴なパルミラ人と戦うのは怖いし。パルミラ人だっていろいろだと思うけど。 No dobra. Wiecie, jak to mówią. Co może pójść nie tak? Jeżeli odpowiedzią było wszystko, to macie absolutnie kurwa rację. Który poziom ma serial? Szósty? Nie, na pewno ma niższy niż bym chciał. Nie pamiętam dokładnie, który. Ja macham kontrolerem, również ja. Czemu mi nie działa? A nie, 24. Nice. Aż ty nie miałeś jakichś jeszcze umiejętności? Chyba w łukach, stary. Słuchaj. Zdajesz ładny srebrny toporek. Dostajesz ładny łuk, drugi łuk, trzeci łuk. Możemy się bawić. Tylko jeszcze muszę zobaczyć, skoro ja właśnie będę korzystał. A jednostki. Te trzy jednostki są obowiązkowe. Dorotka, Bernadette, Elisabeth, Alinha, Sylwan, Zetef. Wolałbym, żeby Konstanz była mimo wszystko w miarę możliwości. No, ktoś musi polecieć, no, no offense. Jest spora szansa, żeby ich bronie były w sklepie, owszem. Chyba tak jak jest, będzie ok. Tylko potrzebuję jeszcze adiutantów poprzepisywać. Nie wiem, Blade to bardzo zbalansowana rzecz, nie wiem. Co się stało? Boję się zapytać, co się stało, ale idę naprawić dany problem. To od razu lepiej. Co tak by się bardzo uprzeć? Mogę zawsze to zajść też tak! Teraz ciekawości. Blacksmith, Flipper. Czy to było Forge? Nie, to nie było Forge, to było Forge. Tak, to było Forge. Osobne. Dobrze by mnie to kosztowało. To prawie jak za darmo. Czy coś tu jeszcze jest Rusted? Wydawało mi się, że widziałem. Dwie lance. Żelazne. To nie jest tak, że tych materiałów mamy jakoś bardzo mało i będę żałował, że z nich nie korzystam, więc... To srebrne. Nice. Nie przesadę, nie jest aż tak źle. Z podkreśleniem słowa aż. To jeszcze raz. Czy ja mam jakąś lancę, którą mogę wziąć, a nie podpierdolić? Tak, żadno. S. Czy jak cała reszta? Ty nie potrzebujesz, ty nie potrzebujesz, ty nie potrzebujesz. Ty masz. Ty masz. Ty masz. Co
co nie, ty mógłbyś się dzisiaj jakiś topu w takim razie. Teraz jak o tym myślę. O, dostałem maila o followuję na Twitchu. Doskonale. A setef ma mniej więcej to, co trzeba. Ale ty nie mogłeś używać, bo nie masz w tych. Jasne. Zapomniałem o tym. God damn it. Chociaż weź porządny topór, co? Ale reszta powinna myśleć, to trzeba. Szybki przegląd batalionów, czy wszyscy mają? Co ja mogę powiedzieć, no? Dostaniesz pierwszy lepszy batalion, jaki istnieje. A tak to możemy się bawić. Adiutanci? Na, kto by potrzebował adiutantów, a tak sobie to masz rację. Zróbmy tak, o. I jeszcze niech idzie ta. Nie może dostać żadnego adiutanta. Right. To niech dodatka zostanie manual z powrotem. Jestem ślepy? Tak, jestem ślepy, już nie jestem ślepy. To za 15 zapisem możemy zacząć walkę! Jej! Nie, damy radę, right? Nie ma nawet ani innej opcji. Ja nie oprócz tego, że nie możemy stracić trzech jednostek, w sumie to jeżeli armia dotrze na to, na którykolwiek z tych pól, to przegrywamy. I w zależności od tego, ilu sojuszników AI przeżyje, to tyle nagród dostaniemy. Wszyscy wiemy, jak to się kończy zazwyczaj. To są kolejne zapornicy. O mój święty Boże! Dlatego oni jeszcze na bestiach latają! Wiecie, co chciałbym w takim momencie powiedzieć, prawda? Zaczyna się na J, a kończy na Oigan. Czy ja jestem w stanie dużo zrobić tutaj? Tutaj już mnie będą atakować, więc mogę co najwyżej tyle zabić. Dziewięć Blinkarda to nie aż tak dużo. Dobrze było, żeby ktoś od dołu próbował robić rzeczy. Część osób może zostać tutaj na środku, z tym też raczej nie powinno być problemem. Gani jedyny cel, który nie może zostać zajęty, jest tak naprawdę po tej lewej stronie, tak? Więc nie jest aż tak źle. O, jedynki. Bogato. Najbardziej z tego wszystkiego martwię się o niego. I mam nadzieję, że nic złego z tego nie wyniknie. Ile kto tutaj ma obrony? 22, 21. Na pewno nie chcę podlatywać CTF-em w zasięg łuczników. Jeżeli jest jedna rzecz, której kategorycznie nie mam zamiaru robić, to jest właśnie to. Zróbmy ta. A, bolting. Zastanawiam się, dlaczego mogłem odkrywać. Ktoś jeszcze ma? To nie, te dwie postaci tutaj, prawda? Yep. Tutaj mnie będą generalnie atakować, ale za bardzo się nie boję. Nie powiem, że w ogóle się nie boję.
Wiecie co, pośmiejemy się. Co może pójść nie tak? Przecież to nie tak, że mnie zabiją. Right? Dobra. Nie boję się aż tak bardzo żołnierzy. Bardziej się boję o to, czy... ci żołnierze domu Gonerill przeżyją. Potężny jeden, I know right. Spójrz na to z tej strony, za jeden już się dostaje ekstra. Za dwa nie. Znaczy za zero nie. O nie. Nie, nie bardzo intensywnie dublujemy naszych oponentów, więc nie ma się czego bać za bardzo. Nawet jeżeli atakujemy, bronią Kra nie jest naszą domyślną. Dobra. Bestia widziałem, że chce się dobrać do tej. Do Lizzie tej. To mi się nie podoba. Tak samo jak odrobinę mi się nie podoba, że żołnierze próbują walczyć. Przynajmniej tyle dobrze na dystans, którego nie dostają sporo obrażeń. Ale te wiwerny, które tam są, będą mnie boleć, coś czuję. Oni chcą się dobrać do dupy doradcy. Niby mają niską szansę na trafienie. Ale to wciąż nie jest jakiś super. Nie będę kłamał. Czy jesteś w stanie go zabić? Tak. I to czymkolwiek. Zastanawiam się, czy Hilda nie powinna wrócić w takim razie do pomóc, szczerze mówiąc. To ty masz zasięg dotąd? Tak, czyli chyba... Mogę być zmuszony go wyeliminować w tej turze, generalnie. I zastanawiam się, czy jestem w stanie. On ma dwa paski HP. Nie trzy. Raczej umiejętności bohatera. Włócznie domyślnie nie powinny mieć bonusu na kawalerię. Chyba, że mają to sprecyzowane, że mają. Czy dodatka przeżyje wszystkie ataki? To jest pytanie. 9, 17... Zależy, czy trafią. To jest najlepsze określenie. Mam teraz BB się umrzej. Balance, by the way. Chyba najbardziej się martwię, żeby wszyscy tutaj przeżyli. Jak wszyscy tu przeżyją, to będzie ok. Jak tutaj wygląda sytuacja? Nieźle. Wow, setów. Nie za dużo? Czy ktoś tu ma łuki? Nie. Oni tutaj mają łuki. Więc dobrze by było ich wyeliminować, miałem możliwości. Tylko no właśnie, w miarę możliwości. A plus w lancach. Sięgniesz? Sięgniesz. Jak ja to robię? Dobra. On nie przeżyje, on nie ma szans, żeby przeżył. Ale na to niestety nic nie poradzę. Pudło, zgodnie z oczekiwaniami. Jak już mówiłem, zgodnie z oczekiwaniami. Jak
Jak dobrze pójdzie, to tylko ten jeden żołnierz będzie musiał umrzeć, ten na górze. Mam tylko szczerą nadzieję. Ostatnio widziałem dość zabawny film, w którym człowiek się zastanawiał, czy da radę zrobić sobie taką porządną kanapkę. Wiecie, taką kanapkę, a nie jakieś wypizdowodolne. Zanim skończy się tura przeciwnika w Fire Emblemie 9 albo 10. 5 minut później tura wciąż trwała. Dobra, to nie jest aż takie złe. Zwłaszcza, że to bestia jest jak naprawdę do zabicia w tej turze. Jedyne, o co się martwię, to żeby Dorotka przeżyła tak naprawdę, ale z tym też nie powinno być jakiegoś super problemu. Bo tak, Hilda powinna być w stanie, podkreślam, powinna być w stanie zabić bestię. Znaczy zabić. Zjąć jej pierwszy pasek AP. O to mi głównie chodzi. Petra powinna być w stanie ostrzec. Come on! Zanim ktoś się zacznie czepiać, że jest za łatwe i w ogóle, to jest przynajmniej w czystej teorii paralog, który moglibyśmy robić w pierwszej części gry przed timeskipem. Więc podejrzewam, że to przynajmniej po części z tego wynika. Oni już niestety mogą bić w miarę sensownie. Co? Gdzie ja stałem, że on mógł mnie atakować niby? Weird, że się tak delikatnie wyrażę. Tutaj? Chyba spróbuję iść w tę stronę, bo boję się trochę o to, co tutaj Wyrny mogą chcieć zrobić z Rylem. To jest takie, mam nadzieję, że nic strasznego, ale... Dużo dodajesz? 12. Nie, też na. Zabiję czy nie? Zobaczmy. Okej. Okay. Say no more 4%. Zresztą powinna być do uratowania, przynajmniej mam taką nadzieję. Cyrilem się nie ruszam, bo boję się jego dupę. Powiem to wprost. Mógłbym zrobić bolting. Ja pewno trafię. XD! Nikt niestety oberwał. Peca przy okazji też niestety. Nie no, bolting to fajny spell, o ile trafia. Czyli pewnie nigdy. Sojusznicy, tak długo jak nie będą robić niczego niemądrego, takiego jak na przykład atakowanie przeciwników, których nie trafiają, to będzie ok. Nie żyłem szkalową. Gdzież ja bym śmiał? Jeden 25, Jezu Chryste, te 27 siły. Zastanawiam się, czy nie mogę po prostu dla bezpieczeństwa zostawić tych jednostek tutaj w tym momencie. A czy Petra i Linhart to w ogóle nie mają wielkiego wyboru w tym momencie? Muszą się ruszać.
Belni pomoże. Oni chcą dupy Konstans i Konstans umrze, jak dostanie czymkolwiek. To jest największy problem. A jednocześnie chyba nie mam na tyle dużo ruchu, żeby podlecieć, zabić i odejść. Bo tak, 27, 30... nieważne. Wydaje mi się... Podkreślam, wydaje mi się, że mogę podlecieć, zabić jego i przeżyć ich nie ataki. 10, 13. Nie jestem przyzwyczajony zdecydowanie do tego, że Konstant może mieć jakiejkolwiek dużej ilości defa. Z mojej perspektywy jest to po prostu dziwne. Ktoś tu jeszcze został? Oni... Czyli tak naprawdę niewiele zostało. Jest to 4 HP. To się prosi o coś złego, nie oszukujmy się. Konstans zabiła tamte łajzy, które tu były. Setew dobije tego jeźdźca wiwerny. A czekaj, bo jesteście pozioma. Okej, dobił. Proste. Podobno był chory. Czemu marudzisz? Wielki bulion, hurra. Czemu mam dziwne wrażenie? Muszę jedno się sprawdzić. Jedną szybką rzecz muszę sprawdzić. Żeby się nie okazało coś bardzo głupiego. Okej. Bałem się, że nieuratowanie wszystkich może pozbawić mnie jakiejś ważnej nagrody. Na szczęście nie jest aż tak źle. Jedne co straciliśmy to tarcze, a wszyscy wiemy jakie jest moje podejście do tarcz. Więc co to innego jak nie najazdy? Raczej biją się, bo lubią się bić. No teraz to nie ma kto robić uczty, bo wszyscy nie żyją. Tęsknisz? Za wojaczką? Nie żebyśmy teraz nie mieli wojny na własnym podwórku. Czy to nie jest tak, że dokładnie to nam powiedzieli? Parmira
No, a tak narzekała, że mój brat to tylko na mnie narzeka. O, a propos. Aha. Czemu? Ładny topór. Freikugel? Możemy już zabijać samego szatana? Nie. Ja nie umiem w topory. Bierz go. Hilda, posłuchaj mnie. Raz, a uważnie. Bierz go. Hilda. Hilda. Ona jeszcze nie wie. Nie! Skądże? Czyli sama go nie chce używać, ale jak my jej powiemy, że mamy go używać? To wszystko będzie okej. Okay. Google. Nie wydaje mi się, żebyśmy my go mieli używać. Ile questów! Jesus Christ! Superstar. Hilda! Posłuchaj mnie! Bierz to. 23 majta! Na pewno ja ten topór obecnie mam ma 8. Drobna różnica. Generalnie z każdą z tych relikwiowych broni jest też taki mech, że jeżeli użytkownik ma odpowiedni kres, to może używać jej combat arta. Akurat topór Gonerillów dla Hildy się nada, więc cóż mogę rzec. Wiecie co, niepokoi mnie, że to jest DLC-kowy quest, więc nie zmieniamy kompletnie miejsca, w którym byliśmy. Wracamy do gardła Fodlanu. Kurwa. A nie, czy ja i tak nie mogłem, nieważne. Chciałem powiedzieć, że chciałem ten certyfikat zabić na jednej z postaci, ale zdałem sobie sprawę, że i tak nie mogłem, więc to bez żadnej różnicy wyszło. Ja przepraszam, ale co? Kurwa! Nani the fuck? Ja się boję tej mapy. Ja się jej boję. To nie bi. Ja wiem, dokąd to zmierza. Nie bi! Yeah.
Czemu on Syryla? Halo. Czemu ja mam Syryla? Czemu ja to przegapiłem? Znaczy ja inaczej wiem czemu mam Syryla, ale czemu ja to przegapiłem? Kogo mi wywaliło właściwie, bo nie zwróciłem uwagi. Shite. Kogo ja miałem Manuela do dodatki przypisaną chyba? Tak, i Kaśkę do kogoś. Okej. Okay. To skoro to mamy z głowy. To teraz jak sobie poradzić z tym, że mamy tu całą zgraję Wyvern Lordów z 45 ataku, którzy mają 8 movementu. I mean, tak absolutnie najbezpieczniejsze co mogę zrobić. To się... Ile kurwa? Właśnie problem polega na tym, że oni wszyscy latają, więc... to się nie skończy za dobrze, coś czuję. I mean, wiem, że istnieje jakiś kompletnie popierdolony świat, w którym zabijam parę jednostek w tej turze, ale... Dobra, na razie proponuję taktyczny odwrót. A potem będziemy się zastanawiać, co dalej. Jaka jest szansa, że zabijesz Hildę? Żadna, okej. Okay. To jedyne, co mnie interesuje w tym momencie. Setem weź spierdalaj. Czemu? Weź wyekspuj ten cholerny mier, błagam. Czemu Bernadetta jest taka martwa? Wow! I can't believe Bernadetta is fucking dead! Jakby trafiła. Haha. O mój święty Boże, oni zabijają Fredka w takiej sytuacji. Interesujące. Uwaga! O mój Boże, wszyscy żyją. Jestem bogiem tej gry. Jeden sobie mój Jace inaczej. Jestem absolutnym bogiem tej gry. Bell nie ma też sensowne level upy ewidentnie. I absolutnie nie mam zamiaru na to narzekać. Jeden, by the way. Traf. Dziękuję. Dobra. Jest okej. Wszystko jest w jak najlepszym porządku i nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej.
Izita Ichiban się... O Boże, ona nie dubluje. God damn it. Idź go zabij. This is fine. Ty podleć tą. No i dobra, wydaje mi się, że jest okej. Teraz kolejna trójka podleci, dobrze mi się wydaje. Czy wszyscy na raz? Tylko trójka. A to idzie. Pamiętaj, gdyby podlatywali wszyscy, to byłoby absolutnie chujowo. Przez te skałki tak bardzo nie widać, gdzie jest miejsce na... Come on. Gdzie jest miejsce, w które trzeba podlecieć, żeby zaatakować przeciwników? Czy jesteś w stanie... A, to Toran musi być. Dobra, może być Toran. I guess. Dobijesz? A, to nie możesz tam schować. Okej. Okay. Już widzę, w czym jest problem. Dobra, to niech ktoś inny się tym zajmie. Fredku, panie. Zajmij się tym. I wydaje mi się, że mogę kawałek do przodu podejść, bo oni i tak będą chcieli mnie atakować tutaj, a te krzaki, powiedzmy, mi nieco przeszkadzają w całej sytuacji. Więc wydaje mi się, że mogę tak podlecieć i na nich czekać tutaj. Pytanie, ilu ich podleci? Czy trzech? Tak, trzech. I pytanie, ile osób ma zasięg tutaj? Na pewno ty masz zasięg. Cofam to, co mówiłem! Boże! Ten zasięg tu jest tak cholernie czytelny, Jesus Christ. Wiesz co? Konstans powinna być w stanie go zabić. I teraz kto następny? A, Boże, bo jeszcze masz ruch. Right. A, ty nie możesz, ty możesz go rzucić. Za 7, ale może. Przy okazji coś mu zmniejszyłem, tylko nie pamiętam, co Feldek miał. Cokolwiek by to nie było, nie pomaga Setefowi na to, żeby się tym przejmować. Tempest Lance? Siren? Nie wystarczy. Gambit też nie. Zyvlance? A, może zaboleć, ale... Ale miałem nadzieję, że zabiję. Ewidentnie wymagam odrobinę za dużo. Fine. Tak też można, no co ja mogę powiedzieć. Nie, nie będę ryzykował. Rozwiążę to tak bezpiecznie, jak się tylko da. Kto jeszcze ma turę? A, do tego niska. Kto jeszcze ma turę? Berni. Feldek miał krótsze włosy. Generalnie, jako że jesteśmy po tej skipie, to sporo osób ma nową fryzurę. Czy mogę stąd zwyczajnie atakować? Tak, i zadawać ewidentnie mało obrażeń. Możesz nie umierać. Czy ty trafisz? To jest ważne pytanie. Hmm.
Nie wierzę w 70%, czy tam ile było. 30 siły, nice. Dobra, weź uciekaj. Też poszło o leczenie, ewidentnie. Konstancji, iż być dalej zbalansowana. O mój Boże. Jestem metalet. Powiem tak, nie wierzę w aż takiego pecha. Są ilości pecha, które akceptuję. To, że Hilda nie trafi, nie jest przeze mnie akceptowane. Jak już mówiłem. No i dobra, tą dwójką już się mogło zająć one. A, wreszcie ktoś, kto dubluje te cholerstwa. Jestem dumny. Dzięki Bogu, że atakowali trójkami, a nie wszyscy naraz, bo bym dostał taki kusa w pierdol. Nie, to nie było S, to zdecydowanie nie było S. Odmawiam stwierdzenia, że to było S. Po co dublować, jak może one-shotować? Dublowanie dużo częściej prowadzi do zabijania w ciągu jednego w ruchu. Więc pod tym względem zazwyczaj... Generalnie, o ile nie bijemy jakichś idiotycznie opancerzonych celów, to dublowanie będzie lepsze. Not like as. Dobra, co my tu mamy? Sporo postaci, które... niewiele mogą tak naprawdę. Toporów musiał się uczyć chyba. Toporów czy jeździectwa? Dublować oznacza mniej więcej tyle, że postać musi mieć wystarczająco dużo więcej szybkości od swojego wroga, żeby móc zaatakować go podwójnie. Są broni, które z automatu atakują dwa razy. Głównie te, które mają w nazwie Brave. Są też od tego wyjątki, jak na przykład relikwia Katherine, która ma wbudowany w Brave, więc Katherine w momencie, kiedy możemy ją zakrytować gdzieś koło 5 chapter, jest bardzo zbalansowana, jak zapewne się domyślacie. Zresztą widzieliście w akcji podczas jednej z wcześniejszych misji, jak bardzo zbalansowana była Kaśka wtedy. Plus do tego bronie typu kastety, czy jakieś tam nakarusy, nie nakarusy, mają gwarantowane, powiedzmy, inaczej, mają podwojoną ilość ataków, o tak powiem. Czyli nawet jeżeli przeciwnik nas dubluje, to one i tak oddają podwójnie, a jeżeli my byśmy zdublowali, to atakują 4 razy. No tylko przez to oczywiście wiadomo, że mają zauważalnie mniej majta niż pozostałe bronie, tak? Żeby nie było jakichś takich dziwnych rzeczy, że atakujemy 4 razy po 60 obrażeń. Są też specyficzne nakarusy, które działają z magii, które mają zasięg, ale to takich właśnie z każdą bronią, więc... Setef, czego ty się miałeś uczyć toporów, bo trzeba było na Wife and Lorda. Kto jeszcze potrzebował? Constance von Nubel. Może Constance von Nubel. Same gejty. Wolałbym jednego perfekta przynajmniej. Dobra, Hilda. Kiedyś nauczy się latać. Jeszcze nie wiem kiedy, ale się nauczy. Right. Kono. Dioda. Dech to 4, whatever. Jeszcze dwie osoby, niech będzie Flame. O, trzecie dziecko.
Dosłownie żadna z postaci, które mi zostały, nie była kiedykolwiek przeze mnie wykorzystywana, oprócz Cyryla, który był... którego musiałem używać, o. Dobra. Cele ustawiałem, grup taski ustawiałem. Lećmy z treningiem. Axie Flying. Jesteś za bardzo do tyłu w lataniu, a w Axie jesteś dość dobrze, więc zostawaj przy tym, co masz. Mówię, ona ma za dużo do nadrobienia. Kto i czego chce? A jak tam oni hardy? No spoko. Uratowany kolega od nieznania klasy na takich... Gratuluję? Znaczy, nie gratuluję koledze, ale tobie gratuluję. Tylko słyszałem jakieś głębokie wzdychanie, więc jestem tu, aby zobaczyć, co się dzieje. Tak? I tak właśnie powstają ludzie, którzy chcą wywoływać wojny. A czy nie da się jej wykorzystać jakoś poza działaniami wojennymi? Błogosławieństwo bogini, czy coś tam? Wiecie, kto jeszcze tak mówi? Ludzie z przemysłu zbrojeniowego. Jeżeli to głupie, to się nie przejmuj. Czyli innej słowy, nie jest to głupie. Jak to było? Jeżeli głupi pomysł działa, to znaczy, że nie jest głupi. Do słuchania ja się zawsze nadawałem. Niekoniecznie jako osoba, która jakoś rzetelnie odpowie i coś, ale tak, żeby posłuchać. Rodziny happy. A, pek kwiaty. Wszystkim daję kwiaty. Nie ma herbatkowania. Nie podczas wojny. I myk, perfekcik. Czy ktoś coś? Linkharta plus. Lizita B faith, nice. I to level 5, rushing blow. Bo mieliśmy za mało łebów. Nie no, spokojnie, Sebastianie, to dopiero drugi. Rozsądem patrząc na kalendarz, byłoby teraz pójść pojeść rzeczy, a potem dopiero w następnym tygodniu lecieć na walki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Trzeba zmotywować naszą ekipę do działania, czy coś. Offset level też się sam nie bije.
Głodny nie jesteś sobą, czy jakoś tak też ma? Tyle osób, które musi się porządnie najeść. Ja nie wiem. Przez żołądek do serca i w ogóle. A czy to nie. To tak. W sumie ta dwójka nie miała co postów chyba, daj? Czy... Ja już jestem nieprzytomny i nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, że nie mieli. Chwilę. Coś mi tu nie pasuje. Tylko jeszcze nie wiem co. A, okej, okay, już ręce. Jest okej. Okay. Ludzie głodują tygodniami. Dajesz im Snickersa. Najprostsze rozwiązanie problemu głodu na świecie. Nie wiem o co ci chodzi. Może jednak. No widzicie, da się, da się. I jeszcze coś dla Setefa i będzie git. Bo chyba tylko on jeszcze potrzebuje. Yep. Setef i tak naprawdę ktokolwiek. Nie będzie Juli. Czemu ta peleryna ma takie rogi, trochę jakby było błazeńska dosłownie? Judy, nie wiedziałem, że gustujesz w takich rzeczach. Od kogo ja się mogę uczyć latania? Setef, mam biznes do ciebie. I do Manueli też zresztą, chyba z tego co pamiętam. Czy ja się uczę latania? Tak. Jesus fucking Christ. Coś czuję, że zbyt szybko się nie nauczę latać. Czy Hilda może mnie uczyć latać? To ważne. O tak, dzieje niewielu mianów. Jeszcze najlepiej z tematem Hornera, czy jak to cholerstwo się zwało. Skoro już tu jestem. Jak ja patrzę, to jeżeli dobrze pójdzie, to w przyszłym miesiącu będę miał w maksymalny PSL level. A jeżeli mi się wydaje. Dobrze. Zrobiłem wszystko, zrobiłem wszystko. Schemat Hornera. Dobra, teraz tylko wszyscy się oddają do szkolenia, to kto potrzebuje najbardziej szkolenia? Bernie potrzebuje w koniach. Perfekt, proszę, perfekt, 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 perfekt. Kurwa. Bernie zawiodą się po raz ostatni. Ty potrzebujesz, a... Trochę poszło. Lizita potrzebuje też, a... O mój święty Boże, jej brakuje więcej niż myślałem, że jej brakuje. Dalej. Hilda potrzebuje nauczyć się latać. Przynajmniej do tego cholernego C. Konstans raczej nie potrzebuje. Nie potrzebuje niczego. Przydałoby się, ale nie potrzebuje. Mm-hmm.
Dobrze, dobijemy jazdę konno, bo czemu by nie? I rozwijamy to parę dalej, bo ich potrzebuję. Petra nie potrzebuje sensu stricte. Na razie patrzę na te postaci, z których korzystam. Ty możesz potrzebować toporów. Ja. I teraz kraj z tych osób, które nie potrzebują pilnie niczego. Peta. Plus 5. Chyba nie wbiję ATS. Dobra. Zobaczmy. A ty to sobie obserwujesz, nie opowiedz mi to. Jest on niemiły? Może trochę. Supporty? Ej. Kopę lat. Już nie praw mi komplementów. Co sobie dowiesz? Widzę, że wybór jak zawsze. A co? Lubicie wybory w JRPG-ach? Ja też. What is this Persona 4? Są ludzie śmieją, że E3 domy to taki trochę nowy Fire Emblem. W ramach wypowiedzenia kwestii dialogowej, zgaduję. To jest coś Fedek C plus. Nikt z ważnych postaci. Tak, to był mój wybór. Świadomy. W 100% czy coś. Dobra, mam dwie ważne rzeczy, które chcę sprawdzić. Póki jeszcze są do kupienia, to chcę je kupić. Mógłbym też pewnie sprzedać parę bulionów, które niewątpliwie posiadam. What the fuck, ja? Czy nie pijany, czy nie jest pełna rozumów?
A i mam więcej kasy niż przedtem. To teraz najważniejsze z pytań. Czy ktoś może dostać nowy certyfikat? Mortals Avance się, nawet nie próbujcie mi go wciskać. Nie. Jeszcze raz, przypomnij mi proszę. Na Bonite potrzebujesz Upriding. Okej. Feldek na Great Knighta potrzebuje B plus w toporach i Heavy Armor A. O kierwa. To będzie zabawne. Linhart zostanie już przy swoich klasach Advanced. Dorotea potrzebuje na Gremory obu A z tego spaintem. Petra raczej zostanie przy tym, co ma. Lizitea potrzebuje tak samo jak tamta. Mógłbym próbować na tego, na Wyvern Raidera. Jakby się uprzeć. Tylko muszę coś zobaczyć. Czy mogę zobaczyć progres, jaki tu mam? Czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie, co? A nie, mam 82. Brigand ma generalnie dość fajną umiejętność klasową, więc chciałbym go przerobić, ale jednocześnie chciałbym, żeby szybciej uczyła się latać. Bo Wyvern Lord wymaga A w lataniu, więc im szybciej zacznie, tym szybciej będzie miała w ogóle szansę zdać egzamin. I tak teraz nie zdam, więc whatever. No, zdała. A co, jeszcze pewnie plus 1 do S-a. A nie, plus 3. Setef ma to, co trzeba. Konstant zostanie na klasach, które ma. Więc to chyba tyle. Tylko w takim razie potrzebuję batalion. Wcisnąć nowy dla Hildy. Hilda! Słuchaj, czy ja nie mogę dać jej kryjów batalionów? Bataliony, Hilda, powiedz mnie. O mój święty Boże, zapomniałem o jednym ważnym szczególe. Hilda nie umie bataliony. Hilda, czy możesz chociaż kupić kiedyś batalionów? Literalnie popełnia sudoku. Ona ma e-authority. Literalnie dlaczego? Nie, serio, dlaczego? Dobra. Potwierdzam, że ekipa jest ta, którą chcę mieć. Potwierdzam, że zapisuję i lećmy. To jest mniej więcej ta sama walka, którą mieliśmy wcześniej, jak był batalion z Manuelą i Hanemanem. Jedno pudło, drugie pudło, Hilda, nie jestem ani odrobinę zaskoczony. Wierzę, że tobie pójdzie lepiej. Ewidentnie tylko trochę. Dosłownie dlaczego? Nie Gambit, Jezu. A już na pewno nie starego. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, dokąd to będzie zmierzać. Hmm.
Dobra, on teraz nie powinien móc chyba nikogo atakować. A nieważne, on ma więcej zasięgu niż myślałem. Muszę przynajmniej jednego z nich zabić. Okej, to trafia na 100%. Przynajmniej jedna kompetentna osoba się znalazła. To też trafia na 100%. On może strzelać tylko w Belew i ma 0%. Jezu! On ma wersję czwart poziom i jeszcze tyle zdaje? Jesus Christ. Tu są łucznicy, więc Konstans w tej chwili kategorycznie nie podlatuje. To jedyne, co mogę powiedzieć z całą pewnością. Konstans nie podlatuje. Masz ten zasięg longbowem. A to chuj. Oni atakują w Berni. On chce bić Setefa, nie pozwolę mu na to. Niech Setef kawałek podleci, ale poza zasięg łuczników. Ty możesz mnie dobrze tu zostać i lecimy. Drugi pewnie też będzie strzał w Bernadette. Nice. Wiecie, już trzeci nie będzie miał zasięgu. Bo w sumie teraz jak o tym pomyślałem, to zacząłem się o to martwić. Trafił! Skurwysyn. Okej, okay. Trzeci nie miał zasięgu ewidentnie. Więc przynajmniej nie o tyle dobrze. Jeżeli tu podejdę, to atakuje mnie tylko jeden, więc to też nie jest ta bezpieczna opcja. Mógłbym próbować tu podejść niby. Ale jest bardzo mała szansa, że Petra jako taką oberwie z tego, więc równie dobrze możemy podejść i nie powinno nas to jakoś specjalnie to boleć. Czy ty masz zasięg? Tak. Nice. Bardzo nice. Czy możesz go zabić? Tylko Agneo pewnie. Yep. Znaczy, tamto też by zabiło, ale z tym. Ale z kontratakiem, a chciałem uniknąć kontrataku, realnie. Statystycznie powinna zabić. Generalnie staram się trzymać tego, co się powinno stać statystycznie. Wiem, że to często nie zdaje egzaminu, ale... Chciałbym wierzyć, ok? Tam strzelę, z 3 zasięgu. Czemu wszyscy mają opuszczenie zasięgu? Yep. Peta na szczęście wszystkiego unika. Nie to co Belni. Belni za to zabija. Wait. Czym się robi drewno? To podkim siekierką? Skąd takie nagłe pytanie? Nie, koleś miał przekształcać pełnego w ręku. No bo...
Generalnie często jest tak, że jakieś, powiedzmy, rzeczy używane jako narzędzia kończyły jako bronie, tak? Przecież... Hehe, kosynierzy. Chociażby, tak? Co biega jej z kosami jak, jako bronią. Ej, słaby ten meteor. Czy to są... To są magowie z Abraxasem. Abraxas to najsilniejszy czar generalnie dostępny graczowi, tak? Więc... Już ja wiem, dokąd to zmierza. Mieli też Hilda. Dziękuję. Cóż za staty? Proszę państwa. On strzeli za 23, więc trochę się nie przejmuje generalnie. Zresztą jakbym się bardzo, ale to bardzo uparł, to mógłbym być zbalansowanym graczem, który się rusza przez całą mapę w jedną turę. Wie co? Ach, jeźdźcy Viven. To takie zbalansowane stworzenie. Dobra, gdzieś pojedź po prostu. Ej! Wyuczyliśmy się Woodlocka. Dobra, jest jeszcze drugi questik. Teoretycznie trudniejszy. W praktyce zobaczymy. Wydaje mi się, że nie powinien być aż taki trudny. Spotkać się nie słowa aż. Jakbym się bardzo uparł, to podejrzewam, że mógłbym. Generalnie jak przechodzę grę na Maddeningu, to biorąc pod uwagę, że robię NG+, to te misje niefabularne, tylko właśnie takie potyczki jak ta, zazwyczaj robię na zasadzie, że odpalam autowalkę. I jeżeli coś poszło nie tak, to resetuję do momentu, w którym postać, która zjebała, się źle ruszyła. A biorąc pod uwagę, że użyć dzwonka mamy dość sporo, to mogę sobie na to pozwalać generalnie. Wszyscy mają chyba to, co trzeba. Generalnie widzę od cholery Swordmasterów. Swordmasterzy mają tendencję do bycia zdecydowanie za szybkimi. Więc nie spodziewajcie się dublować Swordmasterów. Naszym Swordmasterem jest Peta i praktycznie tylko ona ma szansę dublować kogokolwiek. Ale jak widać, nawet to nie pomaga jej zabijać przeciwników. Generalnie upieram się przy tym, że Swordmasterzy to chyba najgroźniejsi przeciwnicy standardowi, że tak to ujmę. Choćby właśnie przez to, że się nie da ich zdublować w dużej mierze. I przez to, że oni bardzo często nas dublują. Dzięki Bogu za latajki. Ile ty masz zasięgu? Na tyle, że Dorotka może podejść i leczyć. To ważne. Teraz PC przeżyje. Mhm.
Generalnie tego typu mapy są idealnym przykładem na to, dlaczego jednostki latające są uznawane za jedne z lepszych. Bo dla porównania spójrzcie, jak daleko może się Fedek ruszyć. 8 kratek, a 2 kratki. A? Ty bierz byle, whatever. Oni teraz będą podbiegać hurtem, albo nie hurtem nawet. Ja nie tak się boję o to, że oni nie będą dublować jak same skurwysyny. Okej, okay, nieważne. To nie jest od Master, I guess. Pewnie na to zwróć uwagę. Wiem, co robię, spokojnie. Jak już mówiłem, wiem, co robię. A bo jak teraz wygląda sytuacja? I tutaj od tej strony nas atakują. Beta potrzebowała leczenia. Czy jak tu podejdę, to czy mogę... Za mało. Znaczy... Za mało. Wystarczająco, żeby dało się o tym myśleć teraz z perspektywy, żeby Hilda zaatakowała tą Wise'ę. Tylko też dobrze by było, żeby trafiła. Błagam. Nice. Bardzo podoba mi się to, co właśnie zabijaś, Hilda. Aprobuję takie działanie. Feldek wciąż nic nie może. Właśnie może. Aegis... To chyba była szansa na to, że... A, nie sprawdzę teraz, jasne. Ale jeżeli dobrze pamiętam, Aegis ma szansę na to, że zredukuje przyjęte obrażenia o połowę. Więc jest... Delikatnie rzecz ujmując, całkiem przydatną umiejętnością. Przysięgam, nie istnieje bardziej zbalansowane stworzenie niż latająca wizytera z Tyrsusem. Nie wiem, co za chory pojeb to wymyślał, ale ewidentnie musiał się dobrze bawić. Ja serio, dlaczego to powstało? Jak złym człowiekiem trzeba być, żeby wpaść na coś takiego? Jesus fucking Christ. Czy mi się zdaje, czy Konstans ma w tej chwili zauważalnie więcej magii niż Lizdea? Znaczy zauważalnie to może nie, ale zawsze coś. Czy da radę podlecieć, zabić i odlecieć? Musiałby trafić. A wszyscy wiemy, dokąd to zmierza. Dlatego ma same techy na tego. Na... włócznie. No, jego gambit go odsuwa do tyłu. To przydatne. Hilda może tu zostać, na wypadek, jakby oni chcieli podchodzić już. Oni nie chcą podchodzić. Oni ewidentnie chcą się dać wybić Lizitei. Co ja mogę powiedzieć, no? Czy powinienem im po prostu na to pozwolić? Skoro im tak zależy. Jest jedna rzecz, za którą bardzo nie lubię łuczników. W trzech domach. To, że poza szamit wszyscy mają idiotycznie mało siły. Znaczy nie, zawsze mam wrażenie po prostu, że dostają jej mniej niż powinni. Nawet jeżeli wiem, że to nie jest tak, że powinni, tak, ale... A, weź podejdź. Trafił.
No i dobra, tutaj się już możemy bić normalnie raczej. Hilda? Masz jedną robotę? Okej, okay. Masz jedną robotę. No nie dobrze, możesz podlecieć. I tak ich zabiję na 99% w tej turze, więc trochę tak zwana wyczepka. I tak 1% pozostanę sobie na jakieś kompletne wypadki losowe. Ten mam nadzieję, że się nie przytrafią. Teraz ty możesz dobić jego, powinieneś móc dobić jego. I... On mi teraz tak naprawdę nie jest w stanie nic zajść, więc jakbym się bardzo upadł, to mógłbym... nawet po prostu jeszcze... pozgarniać sobie ekstra za leczenie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze potrzebuje leczenia. Wydaje mi się, że nie, więc po prostu wezmę i go dobiję. No i dobra. Generalnie nie spodziewam się, że te misje, które są poboczne w tej chwili, w sensie auxiliary walki, żeby miały być jakieś specjalnie trudne. Tak samo te questy klasztorowe. Te questy, które daje nam Abyss, tak jak ten wcześniejszy Balthusa, może rzeczywiście po nich spodziewać się nieco wyższego poziomu trudności. Ogólnie jako tako Sindel Shadows ma zauważalnie wyższy poziom trudności w porównaniu do oryginalnej gry. Sate, Shokun! Ima kokoni! セロス騎士団と頼もしき同志たちが集い。アトラステア帝国が掲げる独善的の野望を打ち砕くべく兵を挙げるに至った。そこで新たな軍旗を用意させてもらった。これだ。先生が宿す炎の紋章を染め抜いた。みんな。ベストボーナーの手法だ。とべるべよし。必ずや我らの手で。 Dość ciekawe, że zmieniliśmy kolory na ciemne. W porównaniu do wcześniejszych białych. Ale co ja się dam? Bo nie podoba mi się to, co kościół robi. Jest. Wiem coś o tym. Osobiście jestem zdania, że kościół musi zostać zniszczony. Edelgard 2000XX. ポドラの人々がそんなことを望んでいるとは思えませんわ。高い理想があったとしてもそのために戦乱を起こして人々を苦しめる、そんな道理がまかり通るのでしょうか。まかり通ってなるものか。お前の言う通りなのだフレ。彼女は民を苦しめる限り我々セイロス騎士団は民を守って戦う。エーデルガルトを倒し 世の秩序を取り戻さねば、フォドラの未来は暗いままだ。お兄様、ありがとうございます。私、少し分かった気がしますわ。フレンの疑問になら、いつだって答えよ。さあ、他には何かあるか？セテンズとしてはすごくインテンシブに質問。 Nie wiem. Może to jest woda?
O, jak to dobrze, że mieliśmy wybór, co nie? Kto by się spodziewał? Oczywiście, że możemy. Wniosek jest prosty. Zniszczyć ich. Wybić co do jednego. Zabić. Wymordować jak psy, którymi są. Proste. W kwestii certyfikatu chyba nic się nie zmieniło. Nikt nie dobił 30, prawda? Parę tych batalionów. A PC ma 30, na PC mam wywalone. Tutaj nie mogę tak naprawdę żadnej klasy wziąć. Lizita. Czysto teoretycznie ma szansę, tak naprawdę fech. Generalnie Gremory jest to tyle fajną klasą, że daje podwójne użycie praktycznie każdej magii. Tylko z drugiej strony nie latamy wtedy. Come on. Don't be that way. Wszyscy wiemy, że latanie jest najważniejsze w tym wszystkim. Czy ja chcę się próbować przekwalifikować na Bishopa? Może jak będę miał wyższą tą rangę. Nie no, czuć się czuję całkiem spoko. Bywało gorzej. Bywało lepiej, ale to zawsze tak mogę powiedzieć. Będę musiał jej kupić łuk. Czy ktoś jeszcze czegoś potrzebuje? Ty nie... Czyli tak naprawdę tylko tej... Tylko... Berni łuku potrzebuje srebrnego. Nie... Tutaj tylko Vermory. Chyba, że chcę być 100% i kupić Brave'u. Tak, ale tak jest za łatwo. W sumie to w tą misję zrobimy na następnym streamie. Wydaje mi się, że w tym tygodniu już streamów jako tako z mojej strony nie będzie. Bo jutro wiem, że nie streamuję. W czwartek Sevik streamuje, w piątek... Jest duża szansa, że w piątek już wracam do Olsztyna i przez to przez weekend raczej nie będę na streamy dostępny, ale wiadomo, no święta. I wtedy prawdopodobnie najwcześniej byłby w następny, w przyszłą środę. Jako tako. Bo tak to mniej więcej będzie wypadać. W każdym razie dzięki za przybycie dzisiaj i do następnego razu. Trzymaj się, po. Cześć.